Konsola nowej generacji Microsoftu objawiła się światu, abyśmy radowali się w graniu. Nie, moment, co ja tu napisałem? Abyśmy oglądali telewizję. Panie i panowie, nowy set-top box od Microsoftu zmieni oblicze rozrywki, a przynajmniej Microsoft chce, abyśmy w to wierzyli, jak niegdyś uczynił to jego kuzyn Magnetowid, zaprojektowany zresztą chyba przez tych samych ludzi. Gość niedzielny numer 3, wita was Piotrek Modzelewski. Dzisiejszy odcinek jest zdominowany przez Xboxa One, out of cen, ale znalazło się miejsce także na kilka innych rzeczy. Zapraszamy. Microsoft zaprzestał wreszcie teasowania nas i wyłożył kartę na stół. To jest, mam nadzieję, część z nich, bo póki co wszystko maluje się w barwach ciemnych niczym wnętrze okrężnicy. Można łatwo zauważyć, skąd bierze się ocean hejtu i ogólna niepewność, co tak w zasadzie zostało zaprezentowane, jak zademonstruje klip rozpoczynający się właśnie teraz. TV, TV and movies, TV, Xbox, watch TV, 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 TV. TV, TV, watch TV, 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 TV remote, TV experience, TV, 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 sports TV, 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 anybody? TV, 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 Xbox, go home. Wbrew pozorom, jest to nadal konsola do gier, chociaż wydaje się, że pracownicy Microsoftu biegali po forach internetowych spisując to, czego gracze nie chcą od nowego Xboxa, następnie przedstawili to listwem szefostwu, które krzyknęło "Dokładnie tego potrzebujemy", czemu towarzyszyły gromkie oklaski wielbicieli Sony zatrudnionych w Microsoftie przez czysty przypadek. Mamy konsolę, która nie zachwyca swoim wyglądem, a już na bank nie zachwyca mnie przynajmniej swoją funkcjonalnością i stroną techniczną. W jej wnętrzu zaszyte są trzy systemy operacyjne. Dedykowany Xboxowy, Windowsowy kernel oraz coś, co spaja je w całość i pozwala na przełączanie się między jednym a drugim. Nie mogę się oprzeć wrażeniu, że gry wcale nie były w centrum zainteresowania twórców konsoli, bo w czasie godzinnej prezentacji raczej mało miejsca było im poświęcone, a znacznie bardziej skupiono się na cechach związanych z telewizją i innymi pierdołami jej pokroju. Technicznie zaś mamy całkiem sensowne CPU, już nieco mniej sensowne GPU, słabsze niż to kryjące się w PS4. Do tego 8 GB RAMu DDR3, z których jedynie 5 przypada na grafiki i gier jako takich, kiedy w pozostałej trójce moszczą się wygodnie trzy systemy operacyjne, dzięki którym można pozwolić sobie na odpalanie kilku aplikacji jednocześnie. Sam patent, owszem, jest całkiem fajny, gdyby nie fakt, że Microsoft uparcie wciska nam, że właśnie na nowo wynalazł koło, wrzucając na swoją konsolę Windowsową funkcję Alt-Tab. Do tego jest masa problemów związanych ze wszystkim tym, co ważne dla graczy. Używane tytuły będą mogły być odpalane jedynie za opłatą, być może nawet równą cenie nowej gry, więc pożyczanie tytułów między znajomymi z miejsca podlega anihilacji, a jestem pewien, że wiele osób to robi. Sam uskuteczniam to od wielu lat, w zasadzie to chyba od kiedy gram. Połączenie z internetem jest wymagane przynajmniej raz na 24 godziny, jeśli zaś tego nie zrobimy, gry mogą nie działać w ogóle lub mieć znacznie okrojoną funkcjonalność i dawać dostęp jedynie do części swojej zawartości. Nowy klocek wymaga także wiecznie podpiętego Kinecta i nigdy nie jest w pełni wyłączony. Fakt, odpalanie konsoli mową to sympatyczny koncept, ale czy naciśnięcie tego cholernego przycisku na padzie jest czynnością tak skomplikowaną, szczególnie gdy za moment i tak podniesiemy kontroler, że trzeba od niej uciekać przy pomocy ustawicznie gapiącej się na nas kamery? Gdyby George Orwell jeszcze żył i był graczem, przekręciłby się na zawał. This is rocket science level stuff. Wszelkie peryferia od Xboxa 360 nie będą działały z One i o ile rozumiem taki zabieg w wypadku pada, który doczekał się sporych usprawnień, w tym precyzyjniejszych analogów i zmian w systemie wibracji, teraz wibrują jedynie triggery, to cała reszta plastikowej hałastry zakupionej na przestrzeni ostatnich 7 lat staje się niemalże bezużyteczna. Na domiar złego brakuje wstecznej kompatybilności, a Don Matrick tłumaczy to mówiąc: jeśli masz wsteczną kompatybilność, to tak jakbyś szedł wstecz. Produkcje niezależne będą wymagały wydawców, a czarę goryczy przelać może plotka, że Xbox One ma być droższy od PS4. Naprawdę, mam wrażenie, że Microsoft spojrzał się w dół, zobaczył, że ma dwie nogi, postanowił odstrzelić jedną z nich, po czym stwierdził, że dla symetrii odstrzeli jeszcze i drugą. Ladies and gentlemen, introducing Xbox One. Powiedziawszy to jednak, są też dobre feature'y nowego sprzętu, ale nie jest ich jak na lekarstwo. Ewentualny deficyt mocy obliczeniowej GPU można uzupełniać za pomocą przerzucania części obciążenia do chmury, ale jest to równoznaczne z Always Online. Zapis gry i restartowanie w dowolnym momencie jest bardzo dużym plusem. Fable 3 po dziś dzień tkwię w jednym miejscu, bo koleś, którego miałem doprowadzić do jaskini, wlazł do sadzawki i od ponad roku sterczy w niej, bredząc coś o tym, jak to nie ma czasu i musi przeprowadzać badania na hopsach.
Nowy Kinect też działa o wiele lepiej, chociaż lag jest nadal zauważalny, ale przynajmniej nie bije już po oczach. Sama kamera ma teraz rozdzielczość 1920x1080 oraz znacznie lepiej radzi sobie w warunkach gorszego oświetlenia. Jak dla mnie jednak, Kinect pozostaje zbędnym badziewiem, którego nie będę używał, bo ćwiczenia uskuteczniam na dworze i na siłowni, a nie przed telewizorem. I to chyba na tyle z rzeczy dobrych. Pomijam kwestie związane z telewizją, bo gadanie o programach nie jest moją brochą i nie potrzebuję dekodera. Mam już jeden, a od konsoli wymagam gier. Skoro przy grach jednak jesteśmy, należy wspomnieć o tym, co zostało pokazane na prezentacji Xboxa One, więc wracamy do rzeczy niezbyt pozytywnych. Forza Motorsport 5 będzie z pewnością dobrym tytułem, ale Microsoft już po części zdążył dać ciała. Gry wyścigowe od zawsze są doskonałym medium do zademonstrowania mocy sprzętu, a tym razem dostaliśmy coś, po obejrzeniu czego nie byłem pewien, czy nie jest to czasami część kampanii marketingowej nowego McLarena P1. Prerenderowany filmik pokazujący 20-letnie F1 ścierające się z P1 uderzył w moje petrolheadowe struny, ale nie sprawił, że byłem gotowy zaprzedać duszę diabłu i likwidować PS4-kowy fundusz na rzecz Xboxa One. Nowa gra od Remedy, Quantum Break, udowodniła póki co tylko fakt, że Microsoft faktycznie myśli dość poważnie o nowych IP, ale nie wprowadziła mnie w konwulsję swoją zajebistością, a na dodatek wyglądał jak kolejny paranormalny serial z amerykańskiego ABC, więc póki co również spasuje. Wszelakie gry okraszone metką sports, za diabła do mnie nie trafiają, bo w piłkę nożną gra się na boisku, a nie na konsoli. Na koniec pozostaje zaś nowe Call of Duty, które wygląda dokładnie tak samo jak stare Call of Duty. Działa na nowym silniku, który jest starym silnikiem i za największą innowację można w jego wypadku uznać promienie słoneczne biegnące nie od słońca oraz psa, o którego podobno będziemy dbać. Czekam na DLC z alternatywnymi rasami. Jamnik popierdzielający po polu bitwy obładowany sprzętem Navy Seals. To będzie widok. Te emocje, te wybuchy. Xbox, turn on PS4. Po tym jak prezentacja Xboxa One odniosła sukces chyba tylko w obniżaniu ceny akcji Microsoftu oraz tworzeniu całej generacji nowych internetowych memów, oczy wielu osób zwróciły się w kierunku PS4 jako tego właściwego sprzętu. Nie mam zamiaru ukrywać, że wychowałem się na PlayStation i poczciwy szarak, wraz z całą rodziną, stoi dumnie w moim salonie, więc jestem niewymownie wręcz szczęśliwy w związku z tym, że Sony najpewniej dotrzyma swojej obietnicy i PS4 zagości w Europie jeszcze w tym roku. To jest przynajmniej pojawić się na wyspach. Tak wynika z reklamy, która pojawiła się w piątkowym wydaniu brytyjskiej gazety The Metro. Na zajmującej całą stronę grafice ukazany jest pad, słowa zapowiadające czasy dobre dla graczy oraz, co najważniejsze, linijka Coming 2013. Nawet jeśli konsola nie dotrze do Polski w tym roku. Ludzie, każdy z nas ma kogoś znajomego na wyspach, w końcu to kolejne województwo, a start nowego systemu nie zdarza się codziennie, więc jakoś dadzą radę nas ugościć przez kilka dni, kiedy będziemy przygotowywali się na Midnight Lunch. Co nie? Zaczynam powoli odczuwać pewne zmęczenie obserwowaniem corocznego wypluwania na rynek nowych Need for Speedów. Ostatnią dobrą odsłoną był moim zdaniem Need for Speed Most Wanted z 2005 roku, chociaż i on nie był równie rewelacyjny jak absolutnie zabójcze, mające dziś 13 lat Need for Speed Porsche. Ogólnie mamy jedną wielką równie pochyłą i wątpię, by nowy Need for Speed, określony pod tytułem Rivals, odwrócił tą tendencję. Tak? Na trailerze pojawia się Koenigsegg, po paru latach nieobecności powraca Ferrari i z pewnością miło będzie pośmigać sobie nową 911 GT3 ze skrętną tylną osią, ale nie w tej grze. Kolejny raz dostaniemy arkadową ścigałkę, którą ktoś zapewne zepsuje brakiem manualnej skrzyni biegów, a na dodatek zaśmieci ją kosmicznymi turbo, impulsami elektromagnetycznymi i falami uderzeniowymi. Gra pojawi się jeszcze w tym roku na PS4 i Xboxa One, jest tworzona przez najnowsze studio EA Ghost Games, które dostaje wsparcie ogniowe od Criterionu, nazywanego przeze mnie kolejnym deweloperem zepsutym przez EA. Pytam się, gdzie do diabła jest nowy Burnout? LEGO Batman 2 DC Super Heroes, gra, która pojawiła się na innych platformach w zeszłym roku i sprzedała się w ilości 3,5 miliona sztuk, wreszcie trafia na Wii U, powiększając tym samym bibliotekę dostępnych tytułów o jakieś 25%. Tytuł został uzupełniony o kilka feature'ów, w tym mapę wyświetlającą się na tabletopadzie, możliwość wyboru w locie grywalnego bohatera oraz tryb dla dwóch graczy, gdzie jeden gapi się na telewizor, a drugi na ten mniejszy ekran. Został zachowany humor, zostaje charakterystyczna dla serii LEGO grafika i to powinno chyba wystarczyć, by posiadacze Wii U, którzy nie grali jeszcze na innej platformie, sięgnęli po klockowatego Batmana. Bądź kim chcesz być, chyba że możesz być Batmanem. Wtedy bądź Batmanem. Where's your car?
To już wszystko w trzecim gościu niedzielnym zdominowanym przez Xboxa One. Microsoft obiecuje, że na tegorocznym E3 pokaże 15 tytułów na nowego klocka, w tym 8 zupełnie nowych IP, ale biorąc pod uwagę, że w piątek wypłynął patent wskazujący na achievementy za oglądanie telewizji, nie zdziwię się, jeśli pośród owej ósemki znajdzie się coś pokroju Kinect Channel Changer Extreme. Muszę chyba przeprosić się z moją 360, bo mówiłem przy niej głośno, że zostanie wyparta przez nową konsolę Microsoftu, a to, co zostało pokazane, kompletnie nie zachęciło mnie do zakupu. Dziękujemy serdecznie za uwagę, trzymajcie się, cześć!